pan wierzy w człowieka? Straszliwe pytanie, niezwykle patetyczne. I właśnie nie wiadomo, co na to odpowiedzieć. Bo jeśli odpowiem, że nie wierzę w człowieka i chciałbym ich wszystkich wsadzić do obozu koncentracyjnego, to się nie będzie nadawało do sztuki. Nie wypada artyści. Artysta musi mówić, że strasznie kocham ludzi, marzę o tym, żeby byli szczęśliwi. Także to jest pytanie jakby nie na premierę. Nie wierzę w człowieka. Niebieski to ptak. Proszę mi zadać normalne europejskie pytanie. Ja wychowany w kulcie człowieka, podziwie dla umiejętności, możliwości, niezwykłości człowieka jako fenomena we wszechświecie, ja się napatrzyłem strasznej nędzy ludzkiej, małości, nikczemności. W związku z tym ja się nauczyłem ostrożności. Ja jestem pielgrzym. Wracam do swej ziemi z daleka. Czego tu chcesz? Przyszedłem naprawić krzywdy. Krzywdziłeś ludzi? Mnie skrzywdzono. Kto? Może ty, może on, może oni. Ludzie wiele mi pomogli. Ja miałem szczęście chyba do ludzi i to, że jeśli coś zrobiłem w życiu, jeśli gdzieś poszedłem przed siebie i jakiś kawałek uszedłem, to zawdzięczam to ogromnej ilości ludzi, ludzi wybitnych, znanych, a często jakimś anonimom. Ja nawet w jakiś sposób zawdzięczam coś może i moim cenzorom. Może pani myśleć, co pani chce, ale ja wiele przeżyłem. W tym kraju to nie nowina. Gdy napisał w książce, nikt by nie uwierzył. Rządziłem ludźmi, tłukłem kamienie na drogach. Rozdawałem domy i żebrałem o kawałek chleba. Strzelałem do człowieka i mnie. Duszono pętlą z drutu kolczastego. Moje wszystkie nieśmiałości, moje pewne pokraczne zachowania, moje pewne lęki biorą się z obawą przed śmiesznością. A obawa przed śmiesznością się pewnie jeszcze z czegoś dalszego się bierze. W każdym razie ten element. A nie muszę wszystkiego mówić i wszystkiego zdradzać. Oto macie przed sobą geniusza, który przeszedł w triumfie przez świat. Jeszcze wzrusza i jeszcze się rusza, choć niemało stuknęło mu lat. Ja nie chciałbym być, nie chciałbym nigdy być zawodowym literatem i zawodowym filmowcem, bo ponieważ w tym jest jakaś pycha. Ja nie koresponduję, nie zbieram listów, nie mam biurka, nie mam piór, nie mam maszyny do pisania, nie mam warsztatu, notatek nie robię, nie mówię o... Pan powiedział teraz bardzo ciekawą rzecz, pan pozwoli, że sobie zarotuję. Nie mam takie zadatki na takiego literata z ciepełkiem, takie serdeczne książeczki z humorem i z leską pisać. Jakby mnie za to zaczęli płacić, pieścić i gładzić po głowie, może ja bym doszedł do jakichś sukcesów w tej dziedzinie. Tylko ponieważ warunki tu były inne, to są socjalistyczne warunki. Właściwie za wszystko płacą prawie to samo. I za wszystko jakby nagradza publiczność prawie to samo. Piszesz coś? Właśnie rozpocząłem. Co to będzie? Nic rewelacyjnego. Przyszła mi ochota napisać trochę głupstwo sobie. Zawsze pisałeś o sobie. Za pomyślność. Twoje zdrowie.
Coś podpiszemy? Chcieliśmy ci coś zaproponować w imieniu kolegów. Co chcecie zaproponować? Żebyś dziś o 8 wieczorem spalił się przed gmachem. Dlaczego ja? Dlaczego do mnie z tym przychodzicie? Jest dla mnie zastanawiające, jak, co się ze mną stało, jak niby w swoim wewnętrznym przekonaniu wydaje mi się, że ja się w ogóle nie zmieniłem, a tymczasem pewne obiektywne dowody, ślady, przedmioty świadczą o tym, że ja się niezwykle zmieniłem. Zresztą może nawet jakby innym człowiekiem. Trudno o tym mówić, bo to demagog natychmiast powie, o, on się chce wykręcić, on chce siebie usprawiedliwić, że na przykład, że nie może odpowiadać za swoje błędy młodości, czy tam wieku dojrzałego. Otóż nie, jest to po prostu fenomen zastanawiający, że jak daleką drogę człowiek odbywa w swoim życiu. Ja jestem intrygantem towarzyskim. Ja usiłuję wszystkich spiąć w żartobliwy sposób przy stole. Chcę, żeby coś się działo, żeby jakaś była iskra, żeby nie było nudy. Kiedy indziej stanę w ogonku, ja nagle jestem prawie stale taka baba, która będzie zaraz gotować obiad. Ja tak wszystko wiem, jaki makaron tego. Siedzę wśród takich zgryźliwych intelektualistów, natychmiast się tak cofam do środka, też staję się taki zgryźliwy. Mnie się wydaje, że ja już się ustawiłem w ten sposób, że mnie nie było. Jak pan wie, mnie często mylą, biorą za kogoś innego. A kto pan jest? Mam blizny na całym ciele. Raz przerazie. Skóra jakby z rusztu zdjęta. Może już lepsza byłaby śmierć niż takie życie. Niech pan uważa. Nikomu ani słowa. Gdyby coś pan zapukał 3 razy, żywego mnie nie wezmą. Każdy ma jakiś numer w życiu. To jak każdy cyrkowiec ma tam potrójne salto ze śrubą, to jest jego numer. Tak moim numerem życiowym jest błyskawiczna umiejętność obłyskania się siebie z pozy, z zachlystu, z jakiegoś zatokowania się, zafałszowania się, że w każdej sekundzie mogę odskrąć się i tak się ucykam się od ludzi. Нашим лучшим, лучшим днем Варшаву.
każdą pracę z nami wnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Kiedy miałem ochoty ogromne i apetyty na podróże, to nie bardzo było można jeździć. Natomiast wtedy, kiedy już mogłem jeździć, to przestałem lubić jeżdżenie i podróżowanie. Z wiekiem człowiek jednak się najlepiej czuje we własnym kącie. Ja najlepiej się czuję we własnej niszy ze swoim kotem. Świat się staje coraz mniejszy i na przykład Manhattan czy Long Island w moim odczuciu staje się jakby prowincją pośmiany czy wieńszczyzny, że gdzieś tam na brzegach tego województwa czy tego regionu leżą te wyspy. Zrobiły na mnie wrażenie Chiny ogromne. Chiny poszerzyły moją wiedzę jakby o sztuce, o człowieku, jego doli na ziemi. Nasłodziwszy się tymi Chinami, taki pełen podziwu i czołobitności wobec tego wspaniałego subkontynentu, nagle przyjechałem pociągiem podmiejskim z Wilna do Kolonii Wileńskiej. Wyszedłem tak, popatrzyłem w stronę Wileńki, w tą głębię, studnię tej doliny i pomyślałem sobie, że jednak chyba Kolonia Wileńska jest najładniejsza. Najpewniej i najlepiej mi idzie, jeśli mi idzie pisanie, to dopiero wtedy, kiedy moich bohaterów zaprowadzę w te miejsca swojego dzieciństwa, które na przeróżny sposób adaptuje do sytuacji powojennych, współczesnych. Jedynym takim wyjątkiem jest może Warszawa, do której się w końcu przyzwyczaiłem i która się stała środowiskiem, otoczeniem czy sztafarzem moich kilku powieści. Mnie się tak wydaje, że jestem niezwykle wrażliwy i mam zdolności mediumiczne w odbieraniu pewnych histerii czy nastrojów społecznych. Ja bardzo czuję temperaturę społeczeństwa, znaczy ja wiem dokładnie ile kresek ma powyżej normy społeczeństwa albo poniżej. Co się dzieje, czuję, co idzie, co się zbliża, co będzie. Może tak jest, że właśnie w Polsce cuda przychodzą wtedy, kiedy są niechciane. To dotyczy innych społeczeństw, że one strasznie myślą o cudzie, pracują na cud i mają go. W Polsce być może właśnie jest odwrotnie, że cudy przychodzą, kiedy nie są spodziewane. Moje dzieciństwo miało dużo słońca, miało dużo swobody, miało dużo jakiejś wolności. Ja od rana do nocy ganiałem po wszystkich zakamarkach tego mikroświata. Ja właściwie się zjawiałem w domu późnym wieczorem w lecie, gdzie z kozią nóżką jakiś domownik na mnie czekał przy wejściu do ogrodu. Po śmierci ojca matka przez pewien czas pracowała i zostawiała mnie 3,5-letniego na ileś tam godzin, kiedy szła do pracy zamkniętego. Ja pamiętam, że całe lata trawiłem na zwalczaniu tego lęku w sobie i na marzeniu, żeby mnie zostawiali szparę, na przykład w oknie odchodząc. Jak miałem 12-15 lat, oczywiście romanse były dla mnie najważniejsze. Ja się podkochiwałem w różnych koleżankach, które wszystkie były ode mnie o pół głowy, przynajmniej wyższe. Pamiętam, jak się strasznie męczyłem, chodząc na palcach ciągle, tak żeby dodać sobie tych paru centymetrów, tak chodzić na spacer, na randkę na palcach 6 kilometrów, to nie było, proszę pana, bardzo łatwe i miłe.
Każdy ma mola tego szmola. To każdy człowiek właściwie wspina się nieustannie do góry, o ile nie deklasuje się i nie leci na tak zwany pysk. Ale czyli tendencją naturalną jest wspinanie się. Oczywiście na to można powiedzieć, że są pewne okazje historyczne czy sytuacje społeczno-polityczne, które sprzyjają temu wspinaniu się. Ja niewątpliwie skorzystałem z takich okazji historycznych. Ta wojna miała też i kolory, i barwy, i radości. Myśmy się strasznie rwali do partyzantki, do broni, do walki, a liści do matury nas nie puszczono. I właściwie potem myśmy się urwali i sami przyłączyli się w trakcie powstania wileńskiego do oddziału, jaki nam się trafił na naszej drodze. Myśmy przeżyli w tym błysku tego powstania, tej akcji burza wileńskiej, wszystkimi nędzami i wielkościami tej akcji, która w końcu nie za bardzo się udała. Mój oddziałek był jednym z ostatnich takich kilku chłopaków, kilkunastu inteligenckich chłopców po maturach, sprytnych, przytomnych. To się po prostu nie dali na nic złapać, na nic wziąć, jakby z bronią w ręku obronili się. Których jakaś organizacja ostatnia, harcerska, kobieca, dziewczęca, wyciągnęła z lasu, namówiła do tego, że warto jednak żyć. Jeszcze dużo ludzi walczyło o tą Polskę, którą sobie wyobraziło w latach wojny. Myślę o podziemiu. Jeszcze to podziemie było silne, jeszcze desperaci walczyli właściwie do końca. Ja przecież byłem jednym z tych desperatów, trochę wcześniej wyjętym z lasów i rojstów wileńskich. Ale radość życia była może w jakiś sposób silniejsza od tych zaciekłości politycznych. Dlatego może te pokolenia akowskie jednak powoli się ujawniały i włączały się w nurt życia. Biologia, sama siła witalna, tak jak zawsze po zimie czy po mrozach, to gwałtownie wybucha przyroda, tak po tych mrozach wojny, na tych zgliszczach, to wszystko zaczęło się w straszliwie bujny sposób plenić. Wszyscy chcieli zmierzyć się z życiem. Byłem pisać chyłkiem, nieśmiało. Znaczy jakieś pierwsze reportażyki, oczywiście jak każdy, popełniłem około 6 wierszy w sumie w życiu. I zacząłem jakieś recenzyjki pisać przy pomocy Macha, ponieważ moja polszczyzna bardziej przypominała język Puszkina i Dostojewskiego niż język Mickiewicza i Kochanowskiego. Nurt powstawał, który redagować miał Borowski z bratnym. Kolego, no, proza nam by się przydała, wy zdaje się jesteście prozaikiem. No ja nie wypadało zaprzeczyć. Ja w ten sposób przymuszony mieszkałem jeszcze w Brysolu, bo jeszcze nie byłem taki przesiedlony z tą redakcją jako nieodzowny pracownik do Warszawy. W hotelu siadłem i napisałem podale opowiadanie Kapral Koziołek i ja chyba w czasie jednego weekendu, znaczy w sobotę i niedzielę. Nie jedząc, nie pijąc, spocony ze strachu, w ten sposób popełniłem debiut. Poddałem się marksizmowi po pierwsze z najprostszej sprawy, która właściwie dla moich pokoleń jest zrozumiała, a dziwnie jest niezrozumiała dla następnych. Z rozczarowania do przegranej przez moje pokolenia wojny.
Wstąpiłem do partii. Spodobał mi się marksizm, którego dobrze nie znałem i nigdy go nie poznałem. Może teraz czasem sięgnę, coś tam poczytam, ale podobał mi się jego racjonalizm. Mogłem być paniczem, jakby takim ponad wszystkim, paniczem lekko obrażonym na życie koło mnie. A ja nie, ja padłem, można powiedzieć, że spadłem na dno. Byłem razem z tymi jakimiś aparatczykami, z tymi grzesznikami. Ja nie pisałem, nie robiłem robótek dla obcokrajowych na jakieś zamówienie, tylko ja pisałem tak, jak uważałem, że raz w życiu można podporządkować się i zrezygnować ze swoich ambicji czysto artystycznych dla jakiejś sprawy. Moje straty to było 5 nieudanych, czy wadliwych, czy ułomnych, czy chorych książek. Przecież mi się zaczęło dopiero później lepiej powodzić jako literatowi, kiedy właśnie sobie powiedziałem nigdy więcej. '56 rok przyjąłem na swój sposób z ogromną rezerwą. Dla mnie ten kataklizm nie był łatwym takim saltem do tyłu w ciągu paru godzin. I ja się nie zmieniłem z dnia na dzień. Ja to przeżuwałem, przetruwałem, przetrawiałem, a może i przetruwałem w sobie. Nie mogłem udawać naiwniaka. Ja to wybrałem świadomie z ogromnymi bólami, których ślady są w moich książkach, jak na przykład Władza, gdzie te wszystkie wahania inteligenta, który przyjmuje nową wiarę, są bardzo zapisane. Jak mogłem najszczerzej. I wobec tego ja nie mogłem głupiego udawać i powiedzieć, a to przepraszam, pomyliłem się, już jestem inny. Czułem raczej oszukanym, także może biorącym udział w jakimś oszustwie, ale wie pan, w ogóle już tak powiedziałem i sam się zdziwiłem tym łatwością nazywania. Nie mogę znaleźć u siebie jakichś kart kilku, czy film jakichś kilku ujęć, które bym chciał ocalać. Zresztą nie wiem, czy bym chciał ocalać, bo nie wiem, trudno mi wyobrazić tego kogoś, kto kiedyś za parę lat, czy po mojej śmierci będzie na to patrzył, czy to czytał. I ja rzeczywiście się troszkę czuję jak jakiś skrachowany, babiloński kapłan po II wojnie światowej, jak gdyby w odwet za pewność siebie sztuki dawnej, jak gdyby za karę, za jej pychę, za jej pańskość, za jej pogardę dla maluczkich. Wszystkie kanony zostały rozbite w proch i w pył i grafomania cudowna, wyzwolona, goła, bezczelna, uskrzydlona, unosi się, panuje, grasuje. Przestańmy się łudzić, że są jakieś zdane przez Boga czy przez naturę prawa sztuki. I Pana szlachetne rygory artystyczne, którym Pan chce sprostać, Panie Andrzeju, są odrobinę prowincjonalne i staroświeckie. Żyjemy, Ojcze, w czasach wielkiego kryzysu. Giną lasy, umierają rzeki, wysychają morza. Ludzie odwiedzają księżyc.
Ludzie przekroczyli próg nieba. Zstąpili na tamten świat. Nastąpił, jak wierzył Babel. Babel, straszny krzyk. Tysiące haseł, tysiące złotych myśli, momotów. To wszystko lata w powietrzu i nie wiadomo, co jest co. Ale, proszę pana, jak powiadają mędrkowie, że nie wiadomo, co to jest prawda. Każdy ma swoją prawdę. A liści, na końcu człowiek przyparty do muru wie, co jest prawda, a co jest kłamstwo. Komplikacja jest matką prostoty. Co to znaczy? To tylko tyle znaczy. Szukamy złagodzenia naszych cierpień, z naszego niepewności, naszych strachów, naszych lęków, naszej histerii. I o dziwo, ta sztuka, ona leczy, będąc sama produktem jakiejś formy choroby. Wiele rzeczy podziwiam, ale myślę, że jedyne, czego myśmy się dorobili, to jest sztuka, ponieważ sztuka jest zapisem naszej obecności. Nie uciekniesz, nie uciekniesz, nie ukryjesz się. Doszedłem do takiego wniosku, że po tych swoich doświadczeniach takich owakich, że jeśli człowiek pisze, to nie powinien być zobligowany żadnymi dyscyplinami zewnętrznymi, że musi tylko słuchać swego sumienia i zapisać swój czas tak, jak mu to dyktuje jego staroświecka dusza. Lepiej jest, jak artysta do niczego nie należy. Właśnie 58 lat, tego 22 czerwca. I to jest dla mnie moją własną jakąś granicą. Powiedz mi dokładnie miesiąc, dzień i godzinę twego urodzenia. 22 czerwca o północy. Bardzo lubię te konstelacje. Rak w opozycji do Wenus. Jestem w takim życiowym momencie nie najlepszym. Jestem, jakby przeżywam jakby pewną konieczność odmiany swojej wewnętrznej i w tym, co robię. Chcę napisać małą powieść o domniemanym życiu mojej babki, o której nic nie wiem, i o przyjściu na świat mojego ojca, o którym też nic nie wiem, bo nie miałem czasu zapytać w czasie wojny, kiedy miałem dookoła swoich bliskich, swoją rodzinę. A kiedy teraz bym mógł ich zapytać, to na ogół nie żyją. Może kiedyś twoja matka powiedziała ci, kim był mój dziad? Chłopem litewskim, żołnierzem rosyjskim, wędrownym żydowskim kupcem. W
Być może moi dziadkowie, którzy mieli bardzo życie, jakby patrząc z boku dzisiaj, niewdzięczne, znaczy bardzo pracowite, bardzo ciężko pracowali i szalenie mieli mało przyjemności. Największą ich przyjemnością była modlitwa. Ja tak dzisiaj myślę, ja, który się gdzieś od nich lepiej urządziłem, dalej zaszedłem, dalej pobiegłem, poleciałem w życiu. Ja dziś się zastanawiam, czy ja jestem szczęśliwszy, nie jestem pewien. Ja dlatego, mówiąc wszystko to, co mówię, zdaję sobie sprawę, że ja wygłaszam ogromną, długą i bardzo staranną mowę obrończą. Ja bronię swojego, tego co zrobiłem i swojego ułożenia rąk, palców i swego oka. Chciał ocalić wiele rzeczy z tego co robiłem. Czy mi się wydaje, jakiś nastrój zapisałem, czy coś z losu jakiegoś pokolenia, czy coś z pewnego pejzażu, który był i minął. Coś chciałem. Coś szalenie ważnego chciałem. Ale już nie pamiętam. Może chciałeś zostawić trwały kształt swego życia. W tym, co powiedziałem, jest coś ciekawego. Przepraszam, że się nie pochwaliłem. Kłamca! On jest kłamca! No już, niech pan coś powie, no. Jedno, może dość ważną funkcją sztuki jest pomaganie naszym bliźnim też, którzy niewinnie się znaleźli na tym padole. A bliźnim dokucza przede wszystkim samotność, osamotnienie. To jest najgorsza plaga naszego życia. Ja myślę, że wszystkie miłości, przyjaźni, ich początek się bierze w dziki, przejmującym, niesamowitym uczuciu osamotnienia. Ja chcę być przechodniem, którego człowiek spotyka w życiu i pomachać mu, dać mu znak, że są jeszcze inni na świecie, że nie jest sam. Yeah.